Nazywam się Majka Sobczak i chciałam odpowiedzieć na główne pytanie, czy Polacy potrafią gotować. Otóż tak, myślę, że niektórzy potrafią gotować, niektórzy nie potrafią, bo nie lubią i nie chcą się nauczyć. I tych wszystkich oczywiście serdecznie zapraszam do kuchni, bo kuchnia jest niesamowicie kreatywnym miejscem. Prawda jest taka, że kuchnia w ogóle otwiera serce, otwiera głowę. Wszyscy jemy przynajmniej 3 razy dziennie i ja jem z 5, przyznam się, bo bardzo lubię jeść, jak widać. I cóż, gotować można różną kuchnię, w sensie różne smaki. Jedni lubią bardziej ostre jedzenie, inni wytrawne. Trzeci to słodkie ząbki. Może nie do końca ja, ale też słodycze lubię, więc jak najbardziej można znaleźć też i słodkie przepisy. Lubię jeść ciepłe jedzenie, więc moje śniadania są zawsze ciepłe i co tu dużo mówić, jem zupę na śniadanie, jak to mówi mój mąż. Jem obiad na śniadanie, obiad na kolację i obiad na obiad. A jaki przepis Polacy lubi najbardziej? Cóż, no więc bezglutenowe, różne przepisy są bardzo fajne, bo wiem, że dużo ludzi jakoś po prostu ma problem z glutenem albo nie chce go jeść. Bardzo fajnie wychodzą kiszonki, bo ja dużo kiszę, ukisić potrafię wszystko. Co tam się jeszcze dobrze klikało? Wszelkie w ogóle przepisy z wykorzystaniem pozostałości. Tak ładnie mówię pozostałości, bo resztki są trochę kostropatym słowem, a ja lubię miękkie. Pozostałości, czyli to wszystko, co zostało z obiadu, jakiś tam kawałek ogórka niewykorzystany, oczywiście nie spleśniały, tylko całkiem pachnący i dobry. I w jaki sposób kreatywnie je zagospodarować, żeby nie pędzić za każdym razem po powrocie z pracy do sklepu. Tylko po prostu otworzyć szufladę, lodówkę, nie wiem, spojrzeć, co tam zostało, co jest do wykorzystania i z tego uklecić coś naprawdę pysznego. I uwierzcie mi, czasami taka, można powiedzieć, delikatna niewygoda, czyli nie mamy wszystkiego, co byśmy chcieli w życiu, jak i w kuchni, naprawdę zaprasza do tego, żeby obudzić swoją kreatywność. I mnóstwo moich przepisów powstało właśnie dlatego, że miałam jeden ziemniak, jeden ogórek, kawałek czegoś i po prostu kładłam to przed sobą, patrzyłam, ponieważ lubię jeść, to zawsze lubię się najpierw napatrzeć, bo jem oczami najpierw. Patrzyłam, a potem chwila, moment, wyobraźnia zaczęła ruszać i po prostu powstawały no takie, jak ja to mówię z synem, czady czadów, czyli najfajniejsze przepisy, jakie stworzyłam kiedykolwiek. A mianowicie taki przykład z pozostałości ziemniaków z obiadu. Zrobiłam przepyszną kremową zupę, która zresztą będzie też na pokazie w warszawskim kulinarnym festiwalu. Zupa, słuchajcie, ziemniaki, trochę kurkumy świeżej, bo jestem kurkumowym ząbkiem, więc kurkumę dodaję nawet do kakao. Imbir, trochę przypraw, ale naprawdę niedużo i cytryna. I to wszystko. I ten krem ziemniaczano-cytrynowy po prostu, to znowu powiedzenie mojego męża, zrywa kapcie z nóg. Jakie przyprawy ma pani w kuchni? No to jest dosyć ciężkie pytanie, bo to akurat mam całą szufladę przyprawową, ale też się ograniczyłam, ponieważ prowadzę warsztaty właściwie w całej Polsce, więc ograniczyłam się do małej torebki, gdzie wożę małe słoiczki, w których mam przyprawy. Niektóre przygotowuję sama, czyli są to jakieś mieszanki, a niektóre są po prostu tak zwanymi podstawowymi przyprawami, czyli mam kilka rodzajów soli, bardzo lubię sól wędzoną, czarną sól, czyli kalanamak, różową sól, chociaż ta czarna po zmieleniu też wygląda jak różowa, no ale powącham i już wiadomo, która to która. Lubię czarny pieprz, bardzo lubię, to jest moja ulubiona przyprawa, masala tea, czyli taka korzenna przyprawa z dodatkiem czarnego pieprzu, bardzo rozgrzewająca tutaj cały układ trawienny, więc fajnie ją dodać na przykład rano nawet do kawy. Właściwie dodaję ją też do wszystkiego, tak jak kurkumę, okazuje się. Mam zazwyczaj kurkumę, ale staram się używać tej świeżej, czyli po prostu kupuję korzeń, imbir tak samo.
Co jeszcze? Bardzo lubię przyprawę indyjską, która wspiera jelita. No jak wiadomo, jelita, o jelita trzeba dbać, bo to jest nasz główny przyjaciel i sprzymierzeniec, lub odwrotnie, jeżeli my nie dbamy o nie, no to one też nie dbają o nas. Jest taka indyjska przyprawa, ma dwie nazwy polskie. Często je podaję, bo łatwiej zapamiętać. Jedna z nazw to jest smrodlik pospolity. Bardzo ładna i taka kusząca kuchennie. A druga jeszcze lepsza, czarcie łajno. No i z takim czarciem łajnem ja sobie podróżuję po świecie. Dodaję do zupy szczyptę do podsmażanych na szybko warzyw, naprawdę do wszystkiego. Jest to przyprawa, która w smaku i zapachu łączy w sobie czosnek i cebulę. A ponieważ w Ajurwedzie nie używa się tych dwóch warzyw czy tak przypraw, raczej się nie używa, oczywiście zdrowotnie można, ale generalnie mówi się, że one troszeczkę uziemiają naszą duszę, więc po prostu znaleziono coś, co zastępuje ten smak. Jest to asafetyda, czyli ta nazwa ajurwedyjska. Można sobie wklikać, można sobie zamówić. Naprawdę teraz, słuchajcie, wszystko można zamówić przez internet, z końca świata przyleci. Oczywiście gdziekolwiek jestem, to kupuję przyprawy, kupuję świeże kłącza, trawy cytrynowe i różne inne rzeczy. Potem je suszę, wkładam do swoich słoiczków i podróżują ze mną, także zapraszam, jeżeli chcecie spróbować. To na każdych moich warsztatach ta moja magiczna torba jest z przyprawami. Kakao też należy, ja uważam, że to przyprawa. Bardzo lubię puder grzybowy. Robię go sama. Chyba w jednej z moich książek jest, w najnowszej jest przepis na ten puder grzybowy. Są też na różne czatneje, bo też potrafię wozić ze sobą czatnej. Albo na przykład ocet owocowy, który robię z obierek owoców, które wykorzystuję do czegoś innego. Miód dobry. Kupiłam ostatnio, tak sobie teraz myślę, taki miód cudowny z kawałkami bardzo cieniutkimi, w ogóle przepięknie wygląda. Tam są w środku kawałki trufli. I to jest miód truflowy. No oczywiście przez to, że trufla jest bardzo aromatyczna, więc cały miód jest no coś niesamowitego. W ogóle jak go wziąłam do ręki, to się zastanawiałam, czy go brać, czy go nie brać. Bo w sumie sobie pomyślałam, grzyby z miodem. No ale też robię grzyby na słodko, nasze polskie. I pomyślałam sobie, czemu nie, spróbuję. I słuchajcie, naprawdę ten miód jest przepyszny. Bardzo aromatyczny, jeżeli ktoś lubi trufle, to polecam. Włosi robią miód truflowy, cudowny. Co jeszcze mogę mieć? O pieprzu czarnym na pewno mówiłam, o zwykłej soli mówiłam. Co mam jeszcze? Aha, no mam przeróżne mieszanki masal, bo samo słowo masala oznacza tak jakby mieszankę przypraw, więc jakby ten drugi człon, tak jak powiedziałam, masala tea albo chunky chat masala albo coś w tym stylu, oznacza, jakie przyprawy są zawarte właśnie w tej mieszance. Więc używam też sporo takich hinduskich mieszanek, niektóre robię sama, niektóre po prostu kupuję albo przywożę. To też jest zabawne, bo jeżdżę zazwyczaj z walizką, która jest w połowie pusta. Właśnie po to, żeby móc po pierwsze coś przywieźć, a po drugie, czym więcej jeżdżę i czym jestem starsza, jak widać, tym wiem, że nie potrzebuję wcale tak dużo w ogóle rzeczy, przypraw, wszystkiego, bo można świetne jedzenie zrobić naprawdę z garści rzeczy, nawet z takiej garści, którą właściwie już kierujemy na kosz czy nad kosz, żeby wyrzucić te końcówki, to jeszcze można z nich wyczarować naprawdę niesamowite czy dodatki, czy nie wiem, na ich bazie po prostu dosmaczyć sos. No słuchajcie, jest tyle możliwości w kuchni. Trochę to jest tak, że jak wchodzi się do kuchni i czuje się tą kuchnię sercem, jak się lubi jeść, to jest oczywiście pierwsza główna zasada, to dzieje się prawdziwa magia, bo trochę człowiek się czuje tak, jakby stawał przed czystym płótnem,
I te wszystkie dodatki, czy przyprawy, czy właśnie kawałki, czy warzywa, czy owoce są trochę tak jak farby porozkładane. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie się rozluźnić i tak jakby posłuchać własnej intuicji, tych zapachów, tych kolorów, to powstają najpiękniejsze obrazy świata. I najpiękniejsze, bo nasze, bo w naszym smaku, w naszym kolorze, tak jak